26 marca około godziny 14.30 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej 382 z Dzierżoniowa do Świdnicy. W Nowiźnie przy wjeździe w ulicę Łąkową zderzyły się dwa samochody marki BMW. Na miejscu pracowała dzierżoniowska drogówka i strażacy z OSP Mościsko oraz dwa zastępy z Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Nowizna. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Mościska Dzierżoniowskiego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia ustalono, że w zdarzeniu drogowym brały dwa pojazdy, którymi podróżowały wyłącznie kierowcy. Na miejscu był obecny patrol policji. W wyniku rozpoznania ustalono, że obrażeń ciała doznała jedna osoba. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W tej chwili dalsze czynności prowadzi policja. Na miejscu ruch drogowy był wstrzymany na drodze wojewódzkiej na okres około 40 minut. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala powiatowego w Dzierżoniowie. Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem próbował ominąć pojazd zamierzający wykonać lewoskręt w ulicę Łąkową i po uderzeniu w niego wjechał w drzewo. Droga zablokowana była przez około 40 minut. Objazd kierowano przez Nowiznę i Mościsko. Następnie przywrócono ruch naprzemienny.